Dokładnie przed chwilą to mówiliśmy. No. Mogła być tragedia. No. Śledziłem internet. Aczkolwiek jest szósty teraz, nie działa. Idę sobie po chrubatkę. Tak, 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 tak. Ale czy to mają być pary? To pani musi być para. Musi być para. Ale nie musi być... Nie, nie. Teraz jest tolerancja. Jak wiecie wszyscy. Nie jest, ale nie jest istotna płeć. Byśmy tak. Wygrały co. Zapraszamy do tańca z balonikiem. To będzie pierwszy, bo balonik będzie nam potrzebny do konkursu trzeciego. To najdłużej będzie tańczył z balonikiem między czołem. No. I teraz tak, wyścig będzie z jajkiem, żeby nie zgubić jajka. I kto pierwszy do mety dobiegnie. Oczywiście te konkursy, a jeszcze następny będzie, kto zaśpiewa piosenkę lub powie jakiś wiersz o wiośnie. Więc bardzo proszę przemyśleć, kto ma w zanadrzu jakąś piosenkę lub wiersz. Bardzo proszę, to będzie na samym końcu. A teraz bym proponowała, kto się zgłasza do nadmuchania balonika. Te konkursy są z nagrodami. Więc bardzo proszę. To nie pali papierosów na dobry. To nie pali. To znaczy, ja już nie będę brała. Bardzo proszę, kto jeszcze? A, jest, przepraszam, jeszcze poproszę trzy osoby. Proszę bardzo.
Dziękuję. Kto będzie oceniał? Bardzo proszę. No, słuchamy. Hania, kto jeszcze? Ale daj te wszystkie. Będzie się naradzał. Ja to wymagam. A teraz sam. No ale weźcie i trzeciego tego. No proszę bardzo. Tak, kolor to nie kolor. No ten, tak, no. Bardzo ważny kolor. A. Różowy, różowy, różowy. Proszę Państwa. No, żeśmy po prostu wszyscy jednogłośnie. Wiem, wiem, ale tutaj pilnuję. Jakby coś to przygrzeję. Moja koleżanka druga jest taka. A ten Marek też jest wrażliwy na piękno. Także byliśmy tutaj bardzo jednogłośni. No i wygrywa różowy, piękny kolor. A poza kolorem proszę zwrócić uwagę, że kształt ale nie kolor, jest tylko kształt. Kształt jest piękny, który prowokuje do różnych, prawda? Pani przemyśleń. A teraz prosimy, prosimy, żeby pani, że pani przejawia taki talent do tego typu kształtu, do tego i do tłukania, czyli jest dobra wyspa, dobra wyspa, duże roślina. Proszę, proszę bardzo. Dziękujemy. A to dla osoby można by było. Trzeba balony zostawić. O, tutaj. Balony, żeby nie myśleć. Żeby nie było wygrywać. Żeby zobaczyć, jak spadnie, żeby ktoś tam raz, nie dwa razy. No, raz. Raz. A ja mam tysiąc. No. Ale kto się nie będzie? O, o, o. W małym miasteczku przyszedł do restauracji, a miał tylko 10 zł. Chciał się, głodny był jak cholera. No i do kelnera mówi, mistrzu, mówi, załatw pan tak, żebym ja mógł się najeść, a tylko dychę mam. Dobra, nie ma. To on mu najpierw rosołek tam z kurczaczkiem w środku, normalnie, a później mu schabowy i wszystkie te dodatki od cholery. On myśli, że tak,
sam podosołek, to już dychę prawie kosztowała, ja to resztę, ale nic, ale ledwo skończył on to, a kelner wlatuje mu z deserkiem, z tortem, z kawunią, z tym wszystkim, a on mówi tak, panie, ile ja będę za to płacił? No dychę. Jak to dychę? No tak, panie, to zbankrutujecie. Widzi pan, mówi, na podium tą parę, tak, to jest moja żona, a obok niej siedzi właściciel tego lokalu, interes. Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma. No. A Tadeusz już do tej rozrzutności, ja nie żałuję. Tak, ona słuchała ze zdziwieniem i on mówi tak, proszę panią, ja mieszkałem w eleganckiej kamienicy na pierwszym piętrze. Nade mną mieszkał mecenas Kwiatkowski, ode mną doktor Samuel Zięba. No i żeśmy tak razem sobie tam żyli. Ja schodziłem rano w kapciach i w szlafroku do sklepu, który był na parterze. To był sklep kolonialny, który posiadał produkty z całego świata. I proszę sobie, nie chcę panienka wyobrazić, że tam było 8 gatunków śledzi. Marnowane, korzenne, w odście z cebulką, takie, siakie, owakie, takie, jakie pani chciała. No i teraz niech mi pani powie, komu też kazała. Że w Biedrze, ja to mój kolega, może najlepiej, prawda, dyrektor artystyczny Korzeni Europy, Maciek Czajkowski, w tejże Biedrze, czyli Biedronce, zauważyłem 3 rodzaje różnych śledzi i pomyślałem sobie rano. Właśnie, ponieważ doświadczałem tego braku tych różnych smaków i pomyślałem sobie, każdy słoiczek wezmę, prawda, i ten po grecku, i ten, jakieś to było dobre. No, te różne akcenty. Potrzeba więcej, ma szczęścia, chyba już mi. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami żółtyło. 20-latko zawsze patrzyła na się świat, cały świat. 20-latki, 20-latki, to ja i ty, to ja i taki. Zapytaj ojca, zapytaj matki, jak mi się wtedy ma z tym. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami żółtyło. Potrzeba więcej, mam to szczęścia, chyba już nie. Ja mam 20 lat, nie będę myślał, gdzie znamy się do niego. 20-latka zawsze patrzy, chodzi świat, cały świat. 20-latki, 20-latki, to ja i ty. Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się w niej jasny. Ja mam 20 lat. Nie, 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 nie